Dzień dobry, witam Państwa na wykładzie, który będę miał przyjemność wygłosić. Nazywam się Dariusz Drążkowski, jestem psychologiem społecznym pracującym na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM. Chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć o zjawisku zagrożenia stereotypem, które może negatywnie wpływać na wyniki studentów i studentek na uczelni, a przede wszystkim chciałem Państwu opowiedzieć o tym, jak z różnych perspektyw możemy ograniczać to jakże negatywne zjawisko. Zacznijmy od kwestii definicyjnych. Tradycyjnie za autorami tego pojęcia Stiller i Aronson definiuje się zagrożenie stereotypem jako spadek poziomu wykonania zadania, które pojawia się wtedy, gdy członkowie określonej grupy społecznej obawiają się, odczuwają lęk, że wynik testu może potwierdzić negatywny stereotyp dotyczący ich grupy. Za chwilę na przykładzie pokażę Państwu, w jakich sytuacjach doświadczamy zagrożenia stereotypem. Z innej perspektywy można zdefiniować trochę to zjawisko jako sytuację, w której jednostki wypadają gorzej w sytuacji testowania, wtedy gdy ten stereotyp bądź negatywna tożsamość społeczna stygmatyzowana jest aktywizowana i jeśli właśnie ten stereotyp jest powiązany z wykonywanym zadaniem. Przyjrzyjmy się wykresowi, który Państwo widzą po prawej stronie z oryginalnego artykułu Stilla i Aronsona z 1995 roku. To był pierwszy artykuł, w którym wprowadzono to pojęcie zagrożenia stereotypem i je empirycznie udokumentowano. Still i Aronson w swoim badaniu wprowadzili, zaindukowali zagrożenie stereotypem poprzez informacje dla badanych osób, byli to czarnoskórzy studenci, mówiącą o tym, że test mierzy określone zdolności matematyczne. I ta informacja była powiązana ze stereotypem mówiącym, że osoby czarnoskóre mają, Afroamerykanie w Stanach Zjednoczonych mają niższe zdolności z zakresu matematyki. I w sytuacji aktywizacji tegoż stereotypu osoby czarnoskóre, Afroamerykanie wykonali niemalże dwa razy mniej poprawnie zadań matematycznych, aniżeli biali studenci. Natomiast w warunku kontrolnym, w którym instrukcji wspomniano o tym, że celem badania jest sprawdzenie właściwości tego testu matematycznego, a nie wspomniano o tym, że ten test mierzy określone zdolności, Afroamerykanie otrzymywali te same wyniki, rozwiązali poprawnie tyle samo zadań matematycznych, co biali studenci. Jak widzicie, wielkość efektu jest imponująca w zakresie poprawy funkcjonowania poznawczego w tej sytuacji testowania Afroamerykanów. Okazuje się, że zagrożenie stereotypem nie dotyczy tylko tej grupy. Większość badań zrealizowano na grupie kobiet, przede wszystkim studentek, wykazując, że studentki w sytuacji aktywizacji negatywnego stereotypu gorzej wykładają w testach zdolności przestrzennych, rotacji mentalnych, gdzie jest stereotyp mówiący o tym, że kobiety gorzej sobie radzą na przykład jeżdżąc samochodem, czy gorsze są w zakresie geometrii, czy w zakresie zadań matematycznych. Były także badania, które zagrożenie stereotypem udokumentowało w przypadku Latynosów, studentów z niższych warstw socjoekonomicznych, biednych studentów, osób starszych, przykładowo w jednym z badań osoby starsze wykonywały tak samo poprawnie testy pamięciowe jak osoby młode w sytuacji, gdy ich wiek nie był aktywizowany w sytuacji testowania, czyli gdy nie mówiono im, że w danej sytuacji dane badanie ma na celu sprawdzanie zdolności do zapamiętywania osób starszych, tylko gdy dawano neutralną instrukcję. Podobnie homoseksualiści mogą doświadczać tego zjawiska. Także biali mężczyźni w sytuacji, gdy są skonfrontowani ze stereotypem mówiącym o jakimś negatywnym funkcjonowaniu w danym kontekście. Przykładowo, gdy białego studenta skonfrontuje się z azjatyckim studentem, gdzie jest stereotyp supremacji Azjatów w zakresie zdolności matematycznych nad białymi studentami, to wtedy ci biali studenci gorzej wypadają. Zagrożenie stereotypem nie dotyczy tylko zdolności poznawczych, dotyczy także zdolności atletycznych. Przykładowo biali mężczyźni niżej skaczą, krócej skaczą i wolniej biegają, czy gorzej rzucają piłkę do kosza, jeżeli wykonują tę czynność i są porównywani z czarnoskórym lekkoatletą. Więc de facto każdy może doświadczyć na przestrzeni swojego życia zagrożenia stereotypem w takiej sytuacji, gdy jest jakaś przesłanka w określonej sytuacji mierzenia zdolności, mówiąca o tym, że ta osoba może gorzej wypaść.
I zagrożenie stereotypem o tyle jest, powiedziałbym, wrednym zjawiskiem, ponieważ dotyka przede wszystkim, czy można by powiedzieć na podstawie pewnych wyników badań, wyłącznie te osoby, którym zależy. Zależy, żeby w danej sytuacji testowania wypaść dobrze. A więc przede wszystkim dotyczy kobiet, które silnie identyfikują się z daną dziedziną nauki, na przykład z matematyką, którym zależy na tym, żeby otrzymać bardzo dobre oceny z danego przedmiotu. Praktycznie nie dotyka z perspektywy badań te osoby, którym nie zależy, jak wypadną w danym teście, z tego powodu, że te osoby nie będą odczuwały lęku przed potwierdzeniem się negatywnego stereotypu. Mówiłem już trochę o mechanizmie psychologicznym, który prowadzi do tego, że zagrożenie stereotypem wpływa na spadek zdolności poznawczych czy zdolności fizycznych, atletycznych. Natomiast chciałbym Państwu przedstawić czy zilustrować ten mechanizm bardziej złożony sposób. Mamy zatem, jak widzicie Państwo, zagrożenie stereotypem, które prowadzi do obaw przed potwierdzeniem się negatywnego stereotypu w sytuacji testowania. Te obawy wyrażają się w postaci lęku, który ma swoją fizjologiczną komponentę, wyrażającą się we wzroście pobudzenia autonomicznego układu nerwowego, a więc fizjologicznej reakcji na stres. Czyli osoba odczuwa przyspieszone bicie serca, spłycony oddech i inne negatywne reakcje świadczące o pobudzeniu organizmu. Już sam fakt zwiększonego pobudzenia, jeżeli przekracza optymalny poziom, ogranicza wielkość pamięci operacyjnej, pamięci roboczej, która bezpośrednio wpływa na jakość wykonywania procesów kontrolowanych, takich jak wykonywanie testów matematycznych chociażby. Dodatkowo jednostka odczuwająca zagrożenie stereotypem, ten lęk, uruchamia mechanizmy regulowania tego lęku, a więc pojawiają się w obliczu pojawiających się negatywnych myśli, oceniania siebie, jak ja teraz wypadam, czy dobrze wykonuję to zadanie, obaw związanych przed potwierdzeniem się stereotypu, uruchamia mechanizmy regulacji emocjonalnej, które same w sobie zabierają wielkość pamięci operacyjnej, bo to są myśli intruzywne w danej sytuacji, niepotrzebne, nieefektywne, zmniejsza się wielkość pamięci operacyjnej niezbędnej do wykonywania zadań. Z reguły tym myślom towarzyszy supresja, próba ich tłumienia. Supresja, jak pokazuje szereg badań, także negatywnie wpływa na wielkość pamięci operacyjnej. Zatem mamy z jednej strony pobudzenie fizjologiczne lękowe, szereg towarzyszących temu myśli, oceniania siebie, które zabierają zasoby poznawcze, tak jak to pobudzenie, oraz supresję, która także zabiera zasoby poznawcze, których nie wystarcza do wykonania poprawnie określonego zadania. Jednocześnie uruchamiany jest proces monitorowania wykonywania danego zadania, który także przekłada się na spadek pamięci operacyjnej, jednak on ma kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o deregulację procesów automatycznych, zachowań automatycznych, ponieważ w procesach zautomatyzowanych, takich jak wspominałem Państwu, bieganie, skakanie w zwyż czy w dal, czy wrzucanie piłki do kosza, pamięć operacyjna nie odgrywa żadnej roli i jej ewentualna redukcja w wyniku ograniczonego, w wyniku odczuwania zagrożenia stereotypem nie przekłada się na spadek jakości wykonania tych zadań. Natomiast w przypadku procesów automatycznych to, co rozwala ten automat, jest procesem monitorowania swojego zachowania, czyli zastanawiania się, jak ja teraz biegnę, czy prawidłowo ustawiam ręce, nogi, zastanawiania się, jak rzucać piłkę do kosza w sytuacji, gdy mamy daną czynność zautomatyzowaną, co prowadzi do spadku jakości wykonania danej czynności. Taki jest ogólny mechanizm psychologiczny wyjaśniający wpływ negatywny zagrożenia stereotypem na funkcje poznawcze i funkcje motoryczne automatyczne. W odniesieniu do uczelni istnieje szereg negatywnych, udokumentowanych skutków aktywizacji zagrożenia stereotypem. Wyniki badań pokazują, że zagrożenie stereotypem prowadzi do otrzymywania gorszych wyników w nauce, na egzaminach przez studentów nimi objętych, mniejszości czy kobiet w sytuacji wykonywania testów matematycznych. Prowadzi do spadku zaangażowania w naukę, spadku stopnia identyfikacji z tą nauką, też ogólnej dewaluacji osiągnięć akademickich, wyrażającej się w tym, że osobom nie zależy na otrzymywaniu dobrych ocen, na czasami w skrajnej postaci może doprowadzić do powstania zjawiska bezradności intelektualnej, gdy osoba przestaje wkładać wysiłek w naukę, uznając, że niezależnie od jej wysiłków i tak otrzyma negatywny stopień. Prowadzi też do zmiany
wyboru ścieżki edukacyjnej czy kariery zawodowej na taką, która nie jest objęta negatywnym stereotypem, co na przykład może wpływać na to, że kobiety rzadziej będą decydowały się na wybór studiowania na politechnice, czy na naukach, na studiach związanych z naukami z obszaru STEM, science, technology, engineering, math. Nie tylko obserwuje się negatywne skutki zagrożenia stereotypem w odniesieniu do osiągnięć akademickich, ale także do innych zjawisk. One dotyczą i zjawiska szerszego dziedziczenia biedy przez osoby pochodzące z mniejszości, no bo te osoby przez permanentne odczuwanie zagrożenia stereotypem otrzymują gorsze oceny na studiach, nie kończą tych studiów, nie decydują się, żeby pójść na studia, przez to wykonują gorsze w przyszłości prace zawodowe. Z drugiej strony może to częściowo wyjaśniać gorszą sytuację kobiet na rynku pracy, zwłaszcza w obszarze związanym z szeroko rozumianą inżynierią, matematyką. Jeżeli chodzi o długotrwałe rozpatrywanie zjawiska doświadczonego stresu przez osoby pochodzące z mniejszości, to obserwuje się między innymi, że Afroamerykanie w Stanach Zjednoczonych mają wyższy poziom ciśnienia krwi i kortyzolu i to nie jest wyjaśnione wyłącznie ich niższym statusem społeczno-ekonomicznym, bo i takie korelacje istnieją, ale wyjaśnia się permanentnym odczuwaniem lęku przed potwierdzeniem stereotypu oraz bycia ofiarą uprzedzeń związanych z danym stereotypem. Stąd u osób z grup mniejszościowych obserwuje się gorszy stan zdrowia, wyższy poziom depresji i lęku, no oraz niższy poziom szczęścia i częściowo za te negatywne zjawiska zdrowotne odpowiada zjawisko zagrożenia stereotypem. Badania także pokazują, że gdy doświadczamy zagrożenia stereotypem, to walczymy z tym zagrożeniem stereotypem poprzez regulację emocji, supresję i te procesy wyczerpują zasoby woli, które prowadzą do tego, że brakuje nam potem w innych sytuacjach społecznych silnej woli. I są takie badania, w których udokumentowano, że kobiety, które doświadczały zagrożenia stereotypem podczas wykonywania testu matematycznego, potem miały większą ochotę na niezdrową żywność, na słodycze, w porównaniu do kobiet, które nie doświadczały zagrożenia stereotypem. I część badaczy uważa, że między innymi z tego powodu obserwuje się problemy z otyłością wśród osób pochodzących z mniejszości. W związku z tym, że ich zasoby do samoregulacji związane z wolą są wyczerpywane w efekcie permanentnego doświadczenia zagrożenia stereotypem. Samo zjawisko w kontekście metaanaliz wypada w sposób dosyć złożony, to znaczy zrealizowano setki, jeżeli nie tysiące badań na temat zjawiska zagrożenia stereotypem i początkowo metaanalizy konsekwentnie pokazywały umiarkowaną wielkość efektu negatywną, negatywny wpływ zagrożenia stereotypem na przykład zdolności akademickie. Jednak późniejsze metaanalizy czy reanalizy wcześniejszych metaanaliz pokazały zjawisko stronniczości publikacyjnej, a więc częściej się publikuje wyniki potwierdzające efekt zagrożenia stereotypem niż te, które nie pokazują istnienia tego zjawiska. Jest taka luka badawcza i przy uwzględnieniu tej luki badawczej okazuje się, że zagrożenie stereotypem w małym stopniu oddziaływa na wspomniane przeze mnie wcześniej negatywne konsekwencje akademickie czy zdrowotne. Zatem te metaanalizy nie tyle zakwestionowały istnienie samego zjawiska, w okolicach 2017-2018 roku odbył się cały spór, debata w dziedzinie, czy zagrożenie stereotypem nadal jest zjawiskiem naukowym. Niemniej jednak aktualny status quo wskazuje na to, że jest to zjawisko, istnieje, negatywnie wpływa, tylko siła wpływu tego zjawiska jest mniejsza niż początkowo sądziliśmy. Ponadto niedawno opublikowana w tym roku metaanaliza interwencji, o których dzisiaj Państwu będę mówił, redukujących zagrożenie stereotypem, wykazała ich ogólną umiarkowaną skuteczność. Zatem z perspektywy tych metaanaliz, tak, zjawisko zagrożenia stereotypem istnieje, jego wpływ jest mały, ale z perspektywy szerszej skali, z perspektywy dziesiątek tysięcy studentów, którzy każdego roku zdają egzaminy na studiach, to się okazuje, że samo zjawisko przy takiej małej wielkości efektu może wpływać na to, że kilka tysięcy czy kilkaset studentów z mniejszości czy kobiet na politechnikach może nie zdawać tych egzaminów, bo zabraknie im tych kilku punktów i w związku z tym może negatywnie wpłynąć na życie, trudno ocenić, kilkuset, kilku tysięcy studentów w Polsce.
I taką interpretację tych złożonych wyników i rozbieżnych metaanaliz Państwu sugeruję. Chciałbym teraz omówić interwencje naukowe udokumentowanej skuteczności, które pokazują, jak ograniczać zjawisko zagrożenia stereotypem na uczelni. Te interwencje pokategoryzowałem w odniesieniu do społeczeństwa i uczelni, w odniesieniu do zachowania wykładowcy, sytuacji egzaminowania oraz w odniesieniu do samego studenta. Zacznę od omówienia interwencji ukierunkowanych na społeczeństwo i uczelnie. I okazuje się, że najprostszym rozwiązaniem, najprostszym w tym znaczeniu, że najbardziej skutecznym, jest uderzenie w źródło. A źródłem zagrożenia stereotypem są same stereotypy, więc wszelkie interwencje ukierunkowane na ograniczenie tych stereotypów, na zmianę tych stereotypów, będą przynosiły pozytywne skutki w zakresie ograniczenia zagrożenia stereotypem. Jest szereg w zakresie psychologii społecznej tego typu interwencji, metody interakcyjne, one dotyczą kontaktów osób z grup mniejszościowych, z osobami z grupy większościowej, prowadzące do polepszenia jakości kontaktów. Taki kontakt powinien spełniać określone warunki, powinien odbywać się w atmosferze realizacji wspólnych celów, współodpowiedzialności, współzależności, w atmosferze podkreślającej równość przedstawicieli mniejszości i większości. Także podkreślanie podobieństw między grupami, ale w taki sposób, jak pokazały badania profesora Bilewicza z badania Centrum nad Uprzedzeniami z Uniwersytetu Warszawskiego, podkreślanie podobieństw na poziomie indywidualnym, ale nie na poziomie grupowym. On zrealizował interesujące badania, zapraszając żydowskich studentów i licealistów do Polski i sprawdził, w jakiej sytuacji polscy licealiści, studenci zmieniali stereotypy uprzedzenia wobec swoich kolegów i koleżanek pochodzących z Izraela i się okazywało, że w sytuacji, gdy podkreślano podobieństwo na poziomie jednostkowym, to znaczy my oglądamy te same filmy na Netflixie, powiedzmy, chociaż badanie było w 2007 roku, więc wtedy nie było Netflixa, ale oglądamy podobne filmy, lubimy tę samą muzykę, to jest podobieństwo na poziomie indywidualnym przy jednoczesnym wskazywaniu różnic na poziomie grupowym, czyli pokazywanie tego, jakiej muzyki ogólnie słucha się w Polsce, jakiej w Izraelu, przy podkreślaniu różnic kulturowych. W takich warunkach obserwowano najsilniejszą redukcję stereotypów i uprzedzeń z tego powodu, że gdy tylko podkreślano podobieństwa na poziomie grupowym i indywidualnym, wtedy obserwowano takie formułowanie wniosków, że owszem, ten student, ten licealista z Izraela jest sympatyczny, jest tak podobny do mnie, ale nie było generalizacji tych wniosków na grupę, tylko dotyczyło to jednostki. Czyli to była ta wyjątkowa jednostka, bez generalizacji na całą grupę. Także promocja idei wielokulturowości, czy wspieranie współpracy w klasach szkolnych i szereg innych oddziaływań zmieniających stereotypy i uprzedzenia. Tutaj wymieniam tylko niektóre. Istotną rolę będzie też odgrywało samo środowisko uczelniane, czyli to, jak wyglądają sale, w których prowadzi się zajęcia, jak wyglądają korytarze. Teraz prowadzę zajęcia, mówię do Państwa w trakcie tego wykładu, obserwując zdjęcia różnych uznanych naukowców w tym gabinecie. I tego typu zdjęcia czy przestrzeń środowiskowa wpływają na aktywizację stereotypu, co bardzo dobrze udokumentowało badanie przeprowadzone w 2009 roku. W tym badaniu manipulowano, jak widzicie Państwo na załączonym obrazku, tym, co powieszono na ścianie. To były obrazki różne, książki i płynem do picia. W warunku, to jest akurat, przepraszam, warunek stereotypowego pomieszczenia. W stereotypowym pomieszczeniu był plakat z Star Trek, książki science fiction i puszki z Coca-Colą. I w tym stereotypowym pomieszczeniu wykazano, że to był stereotyp kojarzony z informatyką, kojarzony z męskością. I studentki, które wypełniały w tej sali informatycznej, tak wyglądającej, kwestionariusze zainteresowań, wykazywały mniejsze zainteresowanie studiowaniem informatyki,
aniżeli studentki, które wypełniały te kwestionariusze w niestereotypowym pomieszczeniu, które teraz Państwo widzicie, gdzie były neutralne plakaty pokazujące przyrodę, gdzie były butelki z wodą i były neutralne książki. W takim pomieszczeniu studentki czuły się bardziej komfortowo i czuły po prostu, że jako kobiety mogą studiować informatykę czy nauki ścisłe. A więc to, jak wygląda przestrzeń, która nas otacza, może determinować w danej sytuacji, tu i teraz, nasze zainteresowania i mogą wpływać na wybór kariery zawodowej. Można sobie wyobrazić, że jeżeli studentka czy może licealistka chce studiować na Politechnikę i niesie dokumenty w procesie rekrutacji, teraz tak to nie wygląda, wszystko jest elektronicznie, ale on gdzieś niesie te dokumenty na Politechnikę i wchodzi do budynku, gdzie na ścianach wiszą wyłącznie portrety mężczyzn, gdzie są wszelkiego rodzaju atrybuty takiej męskości, jak na przykład, dajmy na to, atrybuty kojarzone z męskością, jak na przykład firmy science fiction czy literatura fantasy, to wtedy taka osoba może czuć się niekomfortowo i czuć, że to nie jest miejsce dla niej i na przykład zrezygnować z studiowania w tym miejscu. Po stronie wykładowcy zwraca się w literaturze przedmiotu przede wszystkim uwagę na kwestię tego, co ten wykładowca mówi. Wykazano, że sam fakt, że wykładowca, przekonanie studentów, że wykładowca może mieć postawy seksistowskie, nawet jeżeli są nieuzasadnione, wpływa na prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska zagrożenia stereotypem. I zwłaszcza takie postawy jawne seksistowskie, jak żarty seksistowskie, wpływają negatywnie na zdolności poznawcze studentek czy uczennic określonej sytuacji. Dodam, że żarty z tej perspektywy są zjawiskiem negatywnym, natomiast humor u studentów jako strategia radzenia sobie z zagrożeniem bardzo pozytywnie wpływa na ograniczenie negatywnych konsekwencji zagrożenia stereotypem. I wykładowcy posiadają stereotypy w sposób jawny albo ukryty. W sposób jawny, gdy właśnie wyrażają jawnie seksistowskie postawy w postaci chociażby żartu. W sposób ukryty mogą posiadać stereotypy i uprzedzenia, gdy wychowali się w środowisku rodzinnym, społecznym, medialnym, gdzie tego typu stereotypy funkcjonowały. Głównie identyfikuje się tutaj negatywny wpływ telewizji, dajmy na to ukazujący stereotyp kobiety, blondynki gorszej z matematyki. Teraz może się wydawać, że takie posiadanie ukrytych przekonań co do gorszego funkcjonowania z matematyki kobiet nie wpływa negatywnie na zachowania nauczyciela i na indukcję zjawiska zagrożenia stereotypem. Jednak jak badania pokazują, w sytuacji ograniczonej samokontroli, zmęczenia, wyczerpania zasobów, to przede wszystkim do głosu dochodzą postawy ukryte, stereotypy ukryte i one determinują zachowanie wykładowcy. I dla udokumentowania tej tezy mam dla Państwa wyniki badania z 2012 roku, które było genialne w swojej prostocie. Mianowicie wysłano do 6,5 tysiąca akademików ze Stanów Zjednoczonych, reprezentujących z reguły liberalne środowisko, gdzie w myśl chociażby poprawności politycznej nie wypada jawnie prezentować stereotypów i uprzedzeń. I podejrzewam, że gdyby zapytać tych 6,5 tysiąca wykładowców ze Stanów Zjednoczonych, czy są rasistami, seksistami, to niewielu z nich, jeżeli ktokolwiek by do tego się przyznał i szczerze by w to wierzyli, że nie są seksistami, rasistami, zapewne nie są, ale w określonych sytuacjach mogą zachowywać się zgodnie z seksistowskimi czy rasistowskimi postawami, co pokazało to badanie. Badanie było tyle proste w swojej genialności, że po prostu wysłano maila do wykładowcy z prośbą o spotkanie. Manipulowano imieniem i nazwiskiem wyłącznie w tym mailu i albo to było żeńskie imię i nazwisko, albo męskie. Manipulowano też rasą, które sugerowało to imię i nazwisko. Jak Państwo widzą na tych wykresach, w sytuacji, gdy mail dotyczył prośby o spotkanie za tydzień, po jakimś czasie to biali mężczyźni uzyskiwali 26% częściej odpowiedź niż kobiety i osoby z mniejszości, wyrażenie zgody na
spotkanie. I tutaj zwłaszcza były dyskryminowane w tym badaniu Azjatki, kobiety chińskiego pochodzenia i one najrzadziej otrzymywały odpowiedź i najrzadziej otrzymywały zgodę na spotkanie. W przypadku spotkania za tydzień, w przypadku spotkania tego samego dnia te różnice były mniejsze, ale nadal istotne statystycznie. I to badanie myślę, że w doskonały sposób pokazuje to, jak ukryte postawy i stereotypy są wredne, to znaczy jak w sposób trudno do kontrolowania wpływają na nasze zachowanie. Wykładowcy otrzymują dużo maili od studentów i sobie wyobrażam, że niestety mi też się zdarza, czasami nie odpisują na te maile, bo zapomną o tym, czasami nie mają czasu na spotkanie i w takich, zwłaszcza jeżeli są przepracowani, jeżeli automatycznie odpisują na maile pod koniec 8-godzinnego dnia pracy. I to są idealne warunki, w których postawy ukryte dochodzą do głosu. Warunki spadku samokontroli, warunki, gdy nie jesteśmy w pełni racjonalni. I wtedy te ukryte postawy, jak udokumentowało to badanie, wpływają na negatywną na dyskryminację osób, nazywając rzecz po imieniu pochodzących z mniejszości, czy dyskryminację kobiet. Wróćmy do osoby wykładowcy. Też badania pokazują, że niejawne i wrogie czy seksistowskie zachowania, ale subtelne i protekcjonalne postawy wobec kobiet mają znacznie bardziej destrukcyjny wpływ na funkcjonowanie intelektualne kobiet. I mam tu na myśli takie badania, które pokazują, że jeżeli mężczyzna odsuwa fotel kobiecie, żeby usiadła, albo przypuszcza ją w drzwiach, wskazując, że jest to jakoś motywowane różnicami międzypłciowymi, to dżentelmeńskie zachowanie indukuje zagrożenie stereotypem, jeżeli ta kobieta siada, to tam jest studentka, w danej sytuacji do wykonywania testu matematycznego. Dlaczego? Dlatego, że pokazuje, że podstawowa tożsamość społeczna, grupowa, która jest relewantna do tej sytuacji społecznej, to nie to, że ty jesteś studentką i teraz piszesz test z matematyki, ale to, że jesteś kobietą. A jak jesteś kobietą, to uruchamia się automatycznie szereg asocjacji prowadzących do aktywizacji negatywnego stereotypu kobieta równa się gorsze zdolności z matematyki. Dodam jeszcze może przy tej okazji, nie będę szerzej rozwijał tego zagadnienia, ale dodam, że jest obiektywnym faktem z biologii, że kobiety są gorsze z matematyki. Kobiety mają niższy poziom zdolności przestrzennych, a wyższy poziom zdolności językowych niż mężczyźni. I wpływa na to i różnice w lateralizacji półkul mózgowych, i różnica w ogóle w budowie mózgu, i wpływają na to różnice hormonalne, to znaczy są badania, które pokazują, dajmy na to, że jak kobietom wstrzyknie się testosteron, to lepiej wykonują, istotnie lepiej wykonują zadania z matematyki. I istnieje zatem szereg i ewolucyjnych wyjaśnień, dlaczego to mężczyźni, którzy musieli orientować się w terenie, w trakcie polowań, mają wyższe zdolności przestrzenne, które są ściśle powiązane też ze zdolnościami matematycznymi, a dlaczego mają kobiety lepsze zdolności językowe, czy lepszą koordynację oko-ręka. Więc zatem nawet w sytuacjach, gdy zniwelujemy zagrożenie stereotypem i wyeliminujemy sytuację stereotypu z sytuacji testowania, to z reguły będzie tak, że mężczyźni będą w dziedzinie nauk przyrodniczo-matematycznych w obszarze STEM, Science, Technology, Engineering, Math otrzymywali wyższe wyniki niż kobiety. To, co robi stereotyp, to wykorzystuje tę rzeczywistą różnicę i nasila jak tę różnicę jak w soczewce, czy jak poprzez lupę, powiększa ją, zwiększa. Więc to jest nawiązanie do tego, że w każdym stereotypie takiego truizmu jest ziarenko prawdy, akurat w tym jest ziarenko prawdy, tylko problem polega na tym, że ta mała różnica relatywnie w zdolnościach przestrzennych kobiet i mężczyzn, ona jest powiększana poprzez funkcjonowanie stereotypu. Wspominałem o tym, że wracając do tego slajdu i do meritum, że subtelne zachowania wpływają przede wszystkim negatywnie na aktywizację zagrożenia stereotypem. Z tego też powodu, że jeżeli są stosowane jawne formy dyskryminacji, seksizmu bądź rasizmu, to obserwuje się zjawisko odwrotne. To znaczy, jeżeli powie się w sytuacji testowania, że w przypadku testowania, dajmy na to zdolności matematyczne, że kobiety są gorsze z matematyki niż mężczyźni i w związku z tym zapewne ci słabo pójdzie w tym teście, jeżeli tak się powie studentce,
to większość studentek zmobilizuje większy wysiłek, zareaguje oporem, reaktancją, buntem wobec takiego komunikatu, zwiększy swoją motywację, ujmie daną sytuację w kategoriach nie zagrożenia, a wyzwania i osiągnie taki sam wynik w teście matematycznym, jak bez zagrożenia stereotypem, jak bez tych słów, bądź nawet zmobilizuje się, żeby polepszyć swój wynik. Natomiast te subtelne formy indukcji zagrożenia stereotypem, gdy nie są uruchamiane mechanizmy obronne, mobilizacja dodatkowego wysiłku intelektualnego i tak dalej, prowadzą do tego, że jest odczuwane zagrożenie stereotypem, ale nie ma tej mobilizacji, nie ma tej obrony. A więc powiedzenie, tak jak w jednym ze swoich badań indukowałem zagrożenie stereotypem, mówiąc po prostu, że proszę pisać płeć w teście, ponieważ może istotnie wpływać na wyniki otrzymywane w tym teście. To jest taka bardziej subtelna forma, teza, która dotyczy zdolności przestrzennych, która doprowadziła do indukcji zagrożenia stereotypem. Więc tutaj paradoks dotyczy tego, że nie zawsze to, co jawne, bardzo nie zawsze nachalne żarty seksistowskie i uwagi będą gorsze niż te subtelne formy wyrażające się nawet w zakresie komunikacji niewerbalnej w postaci z ironicznego uśmieszku w sytuacji, gdy studentka na Politechnice zabiera głos, opowiadając się na jakiś temat. One mogą być bardziej destruktywne. Zostawiamy wykładowcę spokoju, przechodzimy do kwestii sytuacji egzaminowania. I tutaj sprawa jest zdecydowanie bardziej prosta, ponieważ są udokumentowane skuteczne instrukcje, których do danego testu, czy ogólne do testów sytuacji egzaminowania, które skutecznie niwelują zagrożenie stereotypem. Okazuje się, że słowne wprowadzenie do testu, które zawiera informację, że dany test jest sprawiedliwy i wolny od dyskryminacji, czy też nie jest wrażliwy na różnice międzypłciowe, skutecznie eliminuje wcześniej indukowane zagrożenie stereotypem. Pomaga też skutecznie zredukować lęk przed potwierdzeniem się negatywnego stereotypu. Także informowanie osób testowanych, że testowanie służy sprawdzeniu wiedzy, a nie mierzeniu zdolności poznawczych, w określonym kontekście, nie wiem, czy koniecznie na sytuacji egzaminowania, w sytuacji egzaminowania na studiach to by się sprawdziło, ale w innych kontekstach obniża ryzyko wystąpienia zagrożeniem stereotypem. Także instrukcje do testu, które wskazują na to, że w trakcie testu będą mogli nauczyć się wielu nowych rzeczy, oraz że praca nad danym testem, nad danym zadaniem może pomóc im w nauce, także to niweluje odczuwane zagrożenie w sytuacji testowania. I na końcu instrukcje uprzedzające o tym, że celem testu jest ujawnienie, kto jest wyjątkowo mocny, a nie kto jest wyjątkowo słaby, powoduje aktywizację strategii rywalizacji i traktowania testu jako wyzwania, a nie zagrożeniem. Niezagrożenia, co zmniejsza ryzyko odczuwania zagrożenia stereotypem. Inne mechanizmy odnoszą się do eksternalizacji źródeł lęku, czyli wskazywanie na przykład, że źródłem lęku nie jest sytuacja testowania, sam test, który może być postrzegany jako trudny, ale przykładowo okres, w którym znajduje się student. I tutaj z perspektywy kilku badań, które zrealizowano w okresie przejściowym na studentach pierwszego roku studiów, wskazywanie, że lęk odczuwany w trakcie sytuacji egzaminacyjnej jest efektem przejścia z liceum na studia i zmiany otoczenia, pokazuje, że dzięki takiej instrukcji studenci otrzymują lepsze oceny niż bez tej instrukcji. Także sam fakt ostrzeżenia przed możliwością wystąpienia lęku wywołanego stereotypami prowadzi do obniżenia ryzyka wystąpienia zagrożenia stereotypem. Też można osoby badane poinformować o pozytywnym wpływie lęku i ujęcia lęku jako ekscytacji. To dobrze wiadomo z badań nad wystąpieniami publicznymi, które towarzyszy odczuwanie lęku, że jeżeli przedstawi się osobom przed wystąpieniem publicznym taką informację, że ich zdenerwowanie, które będą odczuwać, ich pobudzenie fizjologiczne, przepraszam, nie zdenerwowanie, które będą odczuwać w trakcie przemawiania, jest efektem ekscytacji sytuacją wystąpienia, powoduje, że to samo uczucie fizjologiczne interpretowane w ramach wyzwania i ekscytacji prowadzi do wzrostu efektywności przemawiania publicznego i podobnie w sytuacji testowania. Ujęcie lęku odczuwanego po
pobudzenia lękowego odczuwanego w sytuacji testowania w kategoriach ekscytacji, w kategoriach pozytywnych ogranicza efekt zagrożenia stereotypem. Interesujące są również badania pokazujące, że manipulacja kolejnością wykonywania testów może w pewnych sytuacjach wpływać pozytywnie na osiągane wyniki. Mam tu na myśli manipulację kolejnością testów werbalnych i niewerbalnych, gdzie stereotyp oraz rzeczywiste różnice pokazują, że kobiety mają wyższe zdolności werbalne niż mężczyźni, a niższe zdolności niewerbalne. To gdy kobiety najpierw wykonują test zdolności werbalnych, a potem niewerbalnych, to otrzymują wyższe wyniki w teście zdolności niewerbalnych niż w sytuacji, gdy zaczynają od testów niewerbalnych, sytuacji egzaminowania. No z tego prostego powodu, że prawidłowe wykonanie zadań w teście zdolności werbalnych wzmacnia poczucie skuteczności studentek i z tym wzmocnionym poczuciem skuteczności wchodzą w sytuację testowania zdolności niewerbalnych, co tylko pozytywnie wpływa na ich osiągnięcie. Nie stosuje się wprawdzie na polskich uczelniach pytań demograficznych na początku testu, pytających o pochodzenie, rasę czy płeć. Niemniej jednak, gdyby komuś przyszedł do głowy taki pomysł, żeby pytać o płeć studenta na początku egzaminu, to w sytuacjach testowania na przykład zdolności matematycznych kobiet czy zdolności językowych mężczyzn, o tym nie mówię, bo mało jest badań, ale są badania pokazujące, że jeżeli testuje się zdolności werbalne, na przykład płynności mówienia mężczyzn i zaktywizuje się ten stereotyp gorszych zdolności werbalnych mężczyzn, to ich płynność mówienia spada. Natomiast jakiekolwiek wpisywanie płci i rasy na początku testu wpływa negatywnie na osiągane wyniki, jeżeli towarzyszy temu negatywny stereotyp, towarzyszy danemu testowi. Co zdecydowanie odradzam. Ewentualnie, jeżeli ktoś w ramach na przykład badań naukowych zbiera tego typu dane, to stanowczo i zdecydowanie rekomenduję, żeby o kwestie demograficzne z wielu perspektyw zawsze pytać na końcu badań, mówię pod kątem już nie organizacji procesu edukacyjnego na uczelni, tylko pod kątem realizacji badań. Z tego powodu, że pytania demograficzne na początku mogą indukować, aktywizować określone tożsamości społeczne w sytuacji badania, na przykład pytanie o wiek u osób starszych, co będzie wpływało na aktywizację towarzyszącemu wiekowi stereotypu, na przykład tego, że osoby starsze mają mniejsze zdolności poznawcze czy mniejsze zdolności do zapamiętywania. Więc pytania demograficzne zachęcam, żeby były na końcu. I na końcu chciałbym wspomnieć o interwencjach ukierunkowanych na samego studenta. Sam fakt nauki studentów o zagrożeniu stereotypem bez informowania o źródłach lęku, o mechanizmach powstawania tego lęku może prowadzić do nasilenia zagrożenia stereotypem, co udokumentowano w kilku badaniach. Jakby nie jest wystarczające tylko opowiedzenie o tym zjawisku bez wskazania, jak sobie poradzić z odczuwanym lękiem. Więc to jest zdecydowanie metoda nieskuteczna, a wręcz kontrskuteczna, gdyż może prowadzić do odczuwanego zagrożenia stereotypem. Co jest skuteczne? Skuteczne może być uświadomienie studentom, że stres towarzyszący rozwiązaniu testu jest zjawiskiem powszechnym, typowym i nie ma nic wspólnego z aktualnym poziomem umiejętności. To znaczy nie oznacza, że jeżeli ktoś bardziej się stresuje, to znaczy, że mniej umie. I przekazanie takiej informacji pozytywnie w sytuacji testowania, dajmy na to, wpływa na ograniczenie zagrożenia stereotypem. Także zmiana postawy z negatywnej na pozytywną wobec dziedziny objętej stereotypem, próba przeformułowania tego specyficznego stereotypu poprzez na przykład kojarzenie pozytywnych słów z daną dziedziną. W jednym z badań kobiety kojarzyły słowo lubię to z matematyką i w efekcie tego były bardziej odporne na indukcję zagrożenia stereotypem, gdyż miały też zwiększoną motywację do nauki z tego przedmiotu. Przepraszam za przeskakiwanie slajdów. W innym badaniu przekonanie studentów, że inteligencja nie jest wrodzona, nie jest uwarunkowana biologicznie, genetycznie, tylko że można inteligencję kształtować, rozwijać niczym mięśnie, można je trenować, wpłynęło na to, że studenci byli bardziej odporni i uczniowie na odczuwanie zagrożenia stereotypem.
co też przeformułowano w ten sposób, że zorganizowano zajęcia, cykl 8 zajęć w jednym z badań, w którym po kolei omawiano budowę mózgu, funkcję mózgu, możliwości rozwoju mózgu, inteligencji poprzez naukę. Omawiano też kwestie pułapek stereotypów, zarządzania czasem, rozwijania umiejętności efektywnego uczenia się oraz wskazywano na kwestie wpływu nauki na mądrość. I uczestnicy tych zajęć byli odporni na zagrożenie stereotypem i obserwowano także u osób, które ukończyły ten kurs, wzrost motywacji do nauki i poprawę ocen z matematyki. A więc ogólnie są osoby, które są przekonane, że inteligencja jest wrodzona i te osoby wkładają ogólnie mniejszy wysiłek w naukę, zwłaszcza po odczuwanych porażkach. Są osoby, które przekonane, że inteligencję są przekonane, że inteligencję można rozwijać. Te osoby są bardziej odporne na zagrożenie stereotypem i wkładają większy wysiłek w naukę. Można zmieniać tego typu przekonania poprzez po prostu psychoedukację, co chroni przed zagrożeniem stereotypem. Najbardziej, przyznam, lubię ćwiczenia autoafirmujące, które mają zdumiewające pozytywne wpływy na szereg zachowań człowieka, funkcjonowań społecznych i psychologicznych. Autoafirmacja, sama teoria wywodzi się od badań nad dysonansem poznawczym, który polega na odczuwaniu dyskomfortu i pobudzenia fizjologicznego w sytuacji sprzeczności między postawami a zachowaniem. I w takiej sytuacji istnieje tendencja do redukcji tej rozbieżności między postawami a zachowaniem poprzez zmianę postaw. I badacze, tutaj głównie Steele w latach 80. zastanawiali się, jak zapobiec odczuwaniu dyskomfortu z powodu tej rozbieżności i wpadli na pomysł, jak zwiększyć integralność self po to, żeby ta rozbieżność w obrębie ja negatywnie nie wpływała na funkcjonowanie jednostki. I sama autoafirmacja polega na wzmacnianiu tej integralności ja, która opiera się przede wszystkim na potrzebie wiary w bycia osobą dobrą, moralną, wiary w to, że możemy poradzić sobie z wyzwaniami otaczającymi nas na co dzień. Jest szereg ćwiczeń prowadzących do wzmocnienia integralności self, szereg ćwiczeń autoafirmujących. Jednym z nich jest wypisanie na kartce najważniejszych wartości w życiu. Z reguły się wypisuje 3 wartości z listy, na przykład rodzina, praca, hobby, dzieci, wraz z uzasadnieniem takiego wyboru. Samo ćwiczenie trwa z reguły od 10 do 15 minut. To ćwiczenie można powtarzać co jakiś czas. Jedna z badaczek, która prowadzi badania nad autoafirmacją, zawsze ma przy sobie taką jakby bransoletkę, gdzie ma wypisane te 3 dla siebie najważniejsze wartości. Warto o tym sobie przypomnieć. I założenie jest następujące, że refleksja nad wartościami wzmacnia integralność self w jednym obszarze życia, na przykład dla mnie ważna, powiedzmy, jest rodzina i dzieci, przez co może uchronić ja przed zagrożeniami w innym obszarze. Po co się przejmować pracą? Praca nie jest dla mnie istotna, najważniejsza jest dla mnie rodzina. I studenci, którzy wykonywali ćwiczenia autoafirmacyjne, czy to raz zrobili to ćwiczenie, czy to kilkukrotnie, byli odporni na odczuwanie zagrożenia stereotypem. Co więcej, obserwowano nawet ten efekt w odniesieniu do perspektywy czasowej 3 lat. Po 3 latach od wykonania kilkukrotnego tych ćwiczeń nadal byli odporni na zagrożenie stereotypem. Co ciekawe, także to ćwiczenie chroni przed stosowaniem uprzedzeń. Z tego powodu, że wiele uprzedzeń i dyskryminacji jest motywowanych obniżoną samooceną i podnoszeniem sobie poczucia własnej wartości. W sytuacji, gdy wzmocnimy integralność ja i czujemy się dobrze z tym, że żyjemy zgodnie z naszymi wartościami, to nie musimy podnosić sobie samooceny i poczucia własnej wartości, dyskryminując inne osoby. Jest naprawdę bardzo dużo pozytywnych konsekwencji stosowania autoafirmacji. Tutaj też kilka Państwu wymieniłem na tym slajdzie. Co może zwiększyć efektywność ćwiczeń autoafirmujących? Przede wszystkim, jeżeli te wartości będą dotyczyły celów wewnętrznych, takich jak właśnie hobby, jak bliskie relacje, a nie celów zewnętrznych, czyli najważniejsza dla mnie jest kasa, kasa i jeszcze raz kasa. Takie ćwiczenia autoafirmujące są mniej efektywne. Wykonywanie tych ćwiczeń na początku studiów przynosi lepsze efekty niż na koniec.
i ograniczona świadomość celu ćwiczeń pozytywnie wpływa, czyli nie wiązanie tych ćwiczeń z sytuacją stereotypów i z zagrożeniem stereotypem pozytywnie wpływa na efektywność autoafirmacji. Tutaj jest przykład wykresów obrazujących pozytywny wpływ autoafirmacji w jednym z badań na otrzymywane wyniki. Jak widzicie Państwo, w sytuacji wzmacniania wartości poprzez autoafirmację nie było istotnych różnic między kobietami a mężczyznami w zakresie tutaj ogólnych wyników z testu zdolności matematycznych. Tutaj chyba akurat. Kolejnym ćwiczeniem, które mogą wykonywać studenci, jest ćwiczenie uważności, a więc skupienie się na teraźniejszości, na tym, co tu i teraz odczuwamy. Przykładem z takiego ćwiczenia jest jedzenie dwóch rodzynek, czy jednej, czy trzech, i przez 5 minut i skupianie się na odczuciach sensorycznych z tego płynących, z naszej jamy ustnej. Takie ćwiczenia oczywiście mają charakter relaksacyjny także. Jest to przykład zagłębienia się w doświadczanie danej chwili. Te ćwiczenia, jak zapewne Państwo słyszeli, mindfulness ma szereg pozytywnych wpływów na redukcję depresji, czy redukcję lęku, czy stresu. I także wpływa na ograniczenie zagrożenia stereotypem, pozytywnie wpływa na wyniki w nauce, polepsza koncentrację, zmniejsza liczbę negatywnych emocji, poprawia regulację także emocji. Na wielu uniwersytetach, może na kilku uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych, być może jest ich więcej, ale znam kilka, gdzie regularnie studenci praktykują uważność w ramach zajęć. Jest to stosowane jako strategia radzenia sobie ze stresem. To jest przykład print screen z Uniwersytetu Washington, St. Louis, gdzie są materiały dla dydaktyków, materiały o tym, jak radzić sobie z zagrożeniem stereotypem wśród studentów, jak nie indukować tego zagrożenia, na przykład poprzez przekazywanie informacji zwrotnych. I na koniec chciałem Państwu powiedzieć, że zagrożenie stereotypem, tak jak powiedziałem, prowadzi do wielu negatywnych konsekwencji. Wprawdzie ten wpływ może być mały z perspektywy statystycznej, ale z perspektywy populacyjnej może ograniczyć możliwości studiowania wielu tysiącom studentów. Bardzo subtelne efekty i czynniki aktywizują zagrożenie stereotypem, jak wspomniane odsunięcie krzesła przez mężczyznę, kobiecie, studentce zdającej test matematyczny. Natomiast można skutecznie redukować zjawisko zagrożenia stereotypem poprzez interwencje ukierunkowane albo na społeczeństwo, poprzez redukcję stereotypu w społeczeństwie, samą uczelnię, poprzez na przykład manipulowanie tym, co wisi na ścianie, pokazywanie większej liczby zdjęć osób objętych negatywnym stereotypem, a więc Kili Skłodowska powinna wisieć na ścianie każdego korytarza Politechniki, żeby wzmacniać wiarę kobiet w to, że mogą być zdolnymi naukowczyniami. Co zresztą zostało udokumentowane w ramach na przykład badań nad efektem Obamy, przeprowadzonych w 2008-2009 roku. Mianowicie w tych badaniach pokazano, że czarnoskórzy uczniowie, którzy częściej widzieli Obamę w trakcie elekcji prezydenckiej, lepiej się uczyli, bo zobaczyli pozytywny przykład, model ze swojej dziedziny, naśladowali ten model. Co ważne, te badania pokazują, że należy wierzyć w to, że ten model odniósł sukces dzięki własnym wysiłkom i wtedy to motywuje do tego, żeby uczyć się i odnieść sukces i chroni przed zagrożeniem stereotypem. Także zachowanie wykładowcy, zwłaszcza to subtelne zachowanie niewerbalne, może negatywnie wpływać na zagrożenie stereotypem i w związku z tym redukcja uprzedzeń i stereotypów wykładowcy będzie przynosiła pozytywne rezultaty. Sytuacja egzaminowania, pokazałem Państwu kilka instrukcji, które ograniczają zagrożenie stereotypem. I na końcu można na wiele różnych sposobów wzmacniać zasoby obronne studentki tak, żeby skutecznie obronili się przed tym jakże szkodliwym zjawiskiem. To tyle. Dziękuję Państwu za uwagę i dziękuję za możliwość wygłoszenia dla Państwa tego wykładu. Była to dla mnie wielka przyjemność. Do widzenia Państwu.